Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Bracia i siostry, Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze przyświętej. W łamaniu chleba eucharystycznego, którą będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. W dniu zmartwychwstania mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. I prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością. Oraz aby nagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. Ty w zmartwychwstaniu przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku. Byśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zdobyłeś się z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo, na pamiątkę chleba, którym naprawiłeś słuchających Ciebie, wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić swoje ciało. Baranku Boże, Ty pokonałeś zło i umyłeś świat z grzechu. Pobłogosław te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świąteczny podmiot, jakie Ty stworzyłeś za posłowami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Bracia i siostry, zachęcam, by dziś, choć przez moment znalazł czas na adorację Pana Jezusa, który spoczywa w grobie, bardzo serdecznie zapraszamy dziś na 21. na Wigilię Paschalną, tę najważniejszą spośród Eucharystii całego roku liturgicznego. Podczas niej dokonamy obrzędu odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, więc przynosimy ze sobą świece. Jutro wyjątkowo, nie ma mszy świętej o 7 rano, jest za to rezurekcja o 6, pozostałe msze jutro i drugi dzień świąt w niedzielę Bożą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypomina prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami, że
przyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszystkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który wyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Sobota o godzinie 21:00 w naszym kościele parafialnym, w Mordegach, również w kościele filialnym o 21:00 rozpoczniemy Wigilię Paschalną, czyli to jest najważniejsza liturgia w ciągu roku kościelnego, która zakończy się już procesją rezurekcyjną, jest też już udziałem w niedzieli zmartwychwstania. Dziękujmy Panu Jezusowi za ten dar Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia, uświęcenia naszego życia. Zachęcam jeszcze po odebraniu święconych, abyśmy na chwilę weszli do kościoła i przez chwilę adorowali Pana Jezusa w grobie Pańskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.